Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 193. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Czasami, albo i całkiem często, nie jest nam do śmiechu, ale pewnie sami wiecie z doświadczenia, że naszym wybawcą może paradoksalnie być humor i śmiech. To one niejednokrotnie podnoszą nas na duchu i rozładowują napięcie. I myślę, że szczególnie teraz warto o tym pamiętać. Moją gościnią po raz drugi jest Olga Drenda, pisarka, antropolożka kultury i folklorystka, którą możecie kojarzyć z archiwalnego odcinka o hygge i sekretach na szczęście innych kultur. Bardzo go lubię. Nomen omen. Jesteśmy tuż przed premierą kolejnej książki Olgi, która będzie poświęcona właśnie polskiemu humorowi. Porozmawiamy dzisiaj o tym, czy Polacy mają poczucie humoru, co nas w ogóle bawi i czy potrafimy śmiać się z siebie samych. Dowiemy się, skąd wzięły się memy, dlaczego suchary wciąż nas śmieszą oraz jaki humor jest już passé. Będzie też o pokoleniu Z i globalizacji, także jak zawsze wiele wątków i ciekawostek. Dodam jeszcze, że partnerem odcinka, a raczej partnerką odcinka jest ekspertka nowoczesnej duchowości i human design Asia Łożyńska, którą zapewne znacie z wielu rozmów w tym programie, a jeśli nie, to wszelkie linki znajdziecie w opisie. Asia jest autorką programów Magnetyczne życie, Magnetyczne pieniądze, kursów metody opukiwania i oczywiście konsultacji human design. Ta ostatnia, przyznam szczerze, chociaż jeżeli słuchaliście odcinka o human design, to pewnie wiecie, była dla mnie bardzo przełomowym wydarzeniem. Zachęcam Was też do przesłuchania tej dzisiejszej rozmowy do końca, bo mam tam dla Was niespodziankę. A teraz życzę Wam miłego słuchania rozmowy z Olgą Drendą. Cześć Olga. Cześć. Bardzo jest mi miło gościć Cię po raz drugi. Mnie również bardzo, bardzo miło znowu się spotkać i znowu porozmawiać. No tak, bo spotykamy się w takich czasach trudnych, dziwnych, nie da się ukryć, ciężkich. Tak. I zastanawiam się, czy w takim momencie dla społeczeństwa, dla ludzkości wręcz, jest przestrzeń na śmiech, na humor. Jak najbardziej. Powiedziałabym, że to nie jest pytanie, czy można, ale wręcz to należy powiedzieć oznajmiająco. Można, a czasem wręcz trzeba. Okazuje się, że takie właśnie krytyczne, graniczne sytuacje, jak wojna, opresja, pandemia, one wszystkie, przecież bardzo, bardzo dużo niebywale kryzysowych, bezprecedensowych w naszej części świata sytuacji zwaliło nam się na głowę w bardzo krótkim czasie. Uruchomiło coś, co mnie jako badaczce kultury, jako folklorystce również, bo to była moja ulubiona dziedzina etnologii i antropologii. Brzmi to bardzo ciekawie i to, powiedziałabym cool, folklorystka. To uruchomiło od razu takie znajome echa właśnie, że chyba usłyszę coś, co dobrze znam. No i nie myliłam się. Faktycznie jest tak, że humor, śmiech, oczywiście dobrze ukierunkowany, on potrafi być lekarstwem. Czyli on nam daje, nie wiem, stwarza taki dystans, pozwala nam dać upust temu napięciu? Są oczywiście bardzo różne rodzaje humoru i tak jak każde ludzkie zachowanie, jak każda emocja, jak każda reakcja, jak każde zachowanie społeczne, to może mieć strony dobre i złe. Oczywiście zaskakujące jest to, że w badaniach nad kulturą, również w namyśle filozofów, te głosy na temat śmiechu są bardzo niejednoznaczne. I to jest taka debata, która ciągnie się od starożytności.
I są filozofowie, którzy jednoznacznie opowiadają się przeciwko śmiechowi, bo na przykład Thomas Hobbes uważał, że jest to zawsze jakiś wyraz triumfu i wyższości, okay, i że to jest taki przejaw tej złej małpy w człowieku. Natomiast Arystoteles na przykład twierdził, że śmiech kulturalny łagodzi obyczaje i zalecał wręcz, żeby ćwiczyć się w takim śmiechu łagodnym, który pomaga rozwiązywać konflikty. Więc jest to bardzo niejednoznaczny temat, ale też naturą humoru jest ambiwalencja. No, w folklorystyce bardzo dużo mówi się i bardzo często przewija się temat humoru jako takiego spoiwa społecznego, czegoś, co pozwala ludziom nie tracić nadziei, czegoś, co pozwala też poczuć, że jesteśmy w kłopotach razem, a bywa, że przeciwstawiać się niebezpieczeństwu i zagrożeniu. To jest piękne. Okazuje się, że ma on znacznie silniejszą moc, niż może nam się wydawać, bo jedyna taka obawa, która pojawia się w mojej głowie, to jak wyczuć to, gdzie coś już nie jest śmieszne. Tak. Mówiąc o sytuacji, jeszcze zostając właśnie przy takich sytuacjach kryzysowo-traumatycznych, powiedzmy, tak, żeby umieć w sposób delikatny się zaśmiać i pokrzypiająco zadziałać Oczywiście. Na otoczenie, a nie po prostu powiedzieć coś, co jest nietaktowne, nie na miejscu. Tak. I widać w historii, nawet najnowszej, że to bardzo często się zmienia. To znaczy bardzo często stosowanym mechanizmem psychologicznym, takim samoleczniczym, jest to, że osoby, które przeszły jakieś straszne wydarzenia, bywa, że się z nich śmieją i mają do nich dystans. Ja bardzo lubię w coś, co wyczytałam, niestety już nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć gdzie, przepraszam od razu za jakieś pomyłki i literówki, ale to COVID przeze mnie niestety jeszcze przemawia, że w jednym z dialektów języka polskiego słowo wesoły oznaczało nie taki pajacowaty i śmiejący się jak głupi do sera, tylko odporny na przeciwności losu i oznaczało to taką pogodę ducha, umiejętność radzenia sobie z trudnościami właśnie z taką solidnością, z ugruntowaniem. Myślę, że to można odnieść w jakiś sposób do teorii psychologicznych dotyczących odporności, resilience, że właśnie śmiech i dystans pozwalają niekoniecznie zdusić w sobie złe emocje, ale raczej nawiązać z nimi kontrolowany kontakt. Czyli ta wesołość była pożądaną cechą charakteru. Tak, 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 tak. No, życie na dawnej wsi nie należało do najłatwiejszych, a wesołość pozwalała sobie z nim radzić. Powiedziałaś, że istnieją różne rodzaje humoru. Tak. Czy opowiesz o tym pokrótce? Jak możemy podzielić humor? Och, to jest tak ogromny temat, że myślę, że musiałabym chyba tutaj przenocować. Tak, prawdopodobnie i opowiadać przez 24 godziny, więc myślę, że chyba lepiej będzie, jeżeli porozmawiamy o może konkretnych przykładach. No to moje pytanie brzmi w takim razie, czy Polacy mają poczucie humoru? Jeśli tak, to jakie? I to jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, bo na nie również nie ma jednoznacznej odpowiedzi i są to raczej odpowiedzi typu opinia. Pamiętam, że podczas pracy nad moją książką bardzo mnie nurtował ten temat, czy istnieje jakiś konsensus. Okazuje się, że oczywiście nie, że tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, jak zwykle. Tak. I zdarzają się głosy bardzo radykalne, to znaczy, że albo w ogóle nie umiemy się śmiać, a zwłaszcza z siebie, albo wręcz przeciwnie. I tutaj to dziedzictwo PRL-u, że byliśmy najweselszym barakiem w obozie, również jest taką kontrlegendą, która jest równie silna. I myślę, że nie byłabym wcale zaskoczona, gdyby jeden i ten sam człowiek na przykład nie utrzymywał, że jesteśmy jednocześnie społeczeństwem skłonnym do śmiechu ze wszystkiego i właśnie radzenia sobie przy pomocy śmiechu, a z drugiej strony społeczeństwem smutasów. Ale możemy tak, być jednym i drugim naraz? Oczywiście, tak. Myślę, że tak jest często z opiniami na własny temat, że one bardzo często łączą w sobie wiele niespójności i takich pozornie wykluczających się właściwości, które po prostu ujawniają się w różnych okolicznościach.
A jaka jest Twoja opinia w takim razie? Po tym, jak tyle zgłębiałaś ten temat. Ja uważam, że jesteśmy bardzo autoironicznym społeczeństwem. Mhm. Uważam, że jesteśmy autoironicznym społeczeństwem, do tego jeszcze takim, w którym bywa, że stosujemy taki śmiech, który pozornie może wyglądać na dokopywanie sobie samemu, ale taki w rzeczywistości nie jest. Mhm. Tylko, że raczej jest jakimś buforem przeciwko rzeczywistości, że śmiejąc się z niej pokazujemy, że to świat zwariował, a nie my. Ale myślisz, że to jest coś, co nam służy? Nie zawsze. Myślę, że nie zawsze, dlatego, że jest w stanie też przejść czasami niepostrzeżenie, jak to bywa z wszystkimi tego typu zachowaniami, w coś, co na przykład będzie takim rytualnym narzekaniem. Właśnie w etnologii też mówi się o polskim rytualnym narzekaniu, które oczywiście pomaga chwilowo uwolnić się od emocji, ale na dłuższą metę raczej szkodzi niż pomaga. Więc tak. Myślę, że z takim autoironicznym, gorzkim humorem, rodem na przykład z filmu Dzień Świra, który w jednym z plebiscytów został uznany za najlepszy polski film wszechczasów. To dla mnie jest bardzo ważnym miernikiem tego, do jak wielu ludzi on przemawia. Myślę, że bardzo trudno jest zauważyć czasami taką granicę, jakby kiedy empatyzujemy z Adasiem Miałczyńskim, a kiedy zmieniamy się w niego i nie wchłaniamy w siebie całej tej jego goryczy, która przecież towarzyszy mu na co dzień. On śmieje się, ale jest człowiekiem bardzo nieszczęśliwym. No właśnie tak sobie trochę wyobrażam to ironizowanie, to śmianie się z siebie, to obracanie pewnych sytuacji życiowych w żart, że tam skrywa się dużo takiej frustracji i smutku, aczkolwiek myślę, że stosowanie takiej generalizacji wobec całego społeczeństwa jest mocno krzywdzące. Czy masz wiedzę na temat tego, na przykład jak Polacy są odbierani przez inne narody? Czy jakby my sobie, bo wydaje mi się, że my sobie zdajemy sprawę, że jesteśmy takim narzekalskim krajem, wychowawszy się tutaj, ale czy tak też nas widzą inni? Ja bardzo podobne zachowania zauważyłam w Wielkiej Brytanii. Tak, tak, i tylko tak się dobrze Polacy w Wielkiej Brytanii odnajdują. Tak, myślę, że Irlandia też jest dość podobna pod tym względem i trochę Australia właśnie. Tutaj zaskakujące jest to, że ta anglosfera jakoś jest nam bliższa chyba niż na przykład świat Europy Wschodniej, w którym może jest trochę więcej melancholii, natomiast ta taka autoironia i przekąs, plus do tego jeszcze czasami taki zdroworozsądkowy humor, który jest bardzo australijski na przykład. Taki, ja nawet nic nie wiem o australijskim humorze, opowiedz nam. Ojej, to jest, myślę, że to jest trochę taki humor jak ze świata według kiepskich. Naprawdę. Myślę, że dobrze. Ferdek Kiepski mógłby być Australijczykiem. Wow, Australią, wiesz, ten komplement nie zrobić. Także myślę, że tutaj są takie zaskakujące czasami nici porozumienia. To jest czasami taki rodzaj humoru, który pozwala poczuć się lepiej pod takim względem, że ja tam wiem swoje. Że to jest taki trochę humor chłopka roztropka. A jakie mamy przykłady w innych, nie wiem, narodowościach czy stronach świata? Bo też zastanawiam się, jak to w ogóle podzielić, tak? Możemy mówić właśnie o tym brytyjskim humorze, czyli takim bardzo właśnie wyśmiewającym, otaczający nas świat, takim ironicznym, takim trochę gorzkim. Tak. Co możemy powiedzieć, nie wiem, o Francji, tak? Mówi się, że niektórzy lubią francuskie komedie, francuski humor. Moja mama jest wielką fanką francuskich komedii i lubi w nich takie ciepło wobec drugiego człowieka. Mnie francuski humor przez długi czas się z tym nie kojarzył. On raczej, pamiętam, w latach 90. był taki film Śmieszność o dworze królewskim w czasach tuż przed rewolucją francuską, gdzie takim rodzajem towarzyskiego sportu były pojedynki na złośliwości i że absolutną śmiercią towarzyską było przegranie w takim pojedynku, że wtedy zupełnie traciło się twarz.
I główny bohater tego filmu, jakby on zrywa te maski i wygrywa szczerością i mówi, że Voltaire nigdy nie pozwoliłby sobie na coś takiego. Więc mnie humor francuski kojarzył się długo w ten sposób, aż nie obejrzałam filmu, który bardzo lubię, to znaczy Jeszcze dalej niż północ. Ojejku, uwielbiam, aż mam ciarki. To jest jedna z moich ulubionych komedii. Świetny jest ten film, polecam wszystkim. To jest jedna z moich ulubionych komedii, to jeżeli nasi słuchacze i słuchaczki nie wiedzą, to jest o pracowniku poczty, który zostaje delegowany na dziką północ. Do Pakale. Tak. Super. Tak, i gdzie po prostu musi się znaleźć w świecie strasznych barbarzyńców, którzy okazują się zupełnie przyjaźni i fajni. Więc myślę, że właśnie taki to, co bardzo lubię w komedii francuskiej, to jest humor łagodzący napięcia wynikające potencjalnie na przykład z pochodzenia z różnych kultur. To tak samo może jest, przydałby się nam teraz taki. Na pewno i myślę, że to się będzie działo. Mhm. Myślę, że to się będzie działo w momencie, kiedy na naszych oczach się stajemy bardziej wielonarodowym społeczeństwem. W filmie Za jakie grzechy dobry Boże również jest ten sam wątek. Tak. Tak, tak, ale właśnie super jest to, że nawet w kontekście, tutaj może nie chodzi o jakieś tragiczne wydarzenia, tak mamy do czynienia w tym filmie, o którym wspomniałaś przed sekundą, z wielokulturowością. Obecnie w świecie możemy mieć do czynienia z nieco poważniejszymi problemami, może się wydawać. Niezależnie od tego, super, że ten śmiech wchodzi po to, żeby podjąć te trudne tematy, dokładnie, rozluźnić napięcie i pokazać nam, że możemy się też śmiać z tego, co nam przeszkadza w drugim człowieku i uznać go za swojego brata. Dokładnie tak. I siłą na przykład tego filmu Za jakie grzechy dobry Boże jest takie przesłanie, że nie musimy się uwielbiać, ale mamy jakieś punkty styczne. Dokładnie. Ojej, aż mi tak zrobiłaś chętkę na to, żeby oba te filmy obejrzeć i one są moim zdaniem super przykładem takiego fajnego francuskiego humoru. Tak, tak. I że to jest taki humor, powiedziałabym, demokratyczny, taki, który buduje mosty, a nie mury. Tak, ale właśnie demokratyczny i finalnie poprawny politycznie, ale on nie jest taki moralizatorski. O to chodzi. Tylko jest lekki i przyjemny. Nie masz wrażenia, że ktoś ci tłumaczy życie i uczy, jak traktować innych. To jest problem, który ja często miewam, kiedy ktoś chce jednocześnie być śmieszny, ale też zachować wrażliwość, dlatego że zaczyna być nadmiernie ostrożny i myślę, że zaczyna troszeczkę tak chodzić na paluszkach wokół jakiegoś tematu, w związku z czym próba oswojenia czegoś śmiechem zmienia się w takie podejście asekuracyjne i trochę nadmiernie pouczające. Natomiast myślę, że są sposoby obejścia tego. Bardzo interesował mnie przez pewien czas, kiedy miałam więcej do czynienia z życiem w Wielkiej Brytanii, humor mniejszości muzułmańskich. Okej. I pamiętam, jaką popularnością cieszył się film Four Lions o terrorystach nieudacznikach, który absolutnie nie miał w sobie nic rasistowskiego, natomiast ośmieszał fundamentalizm i to również był bardzo udany przykład właśnie tego, jak można zrobić komedię, która porusza trudne tematy. No jeszcze też uderza bezpośrednio w daną grupę, która potrafi się z tego śmiać. No właśnie, ale też nikogo nie stereotypizuje. Nie widziałam tego i też mam zupełnie niewielką, żeby nie powiedzieć żadną wiedzę na temat humoru mniejszości muzułmańskich, ale to jest coś bardzo pozytywnego z tego, co mówisz, tak? Że takie tematy też są w obiegu i też potrafią być, nie wiem, omawiane i możemy się z nich śmiać. Tak, tak, tak. Przy czym tutaj mowa jest oczywiście jakby już o tym kontekście zachodnim, ale pamiętam, że kiedy pracowałam jako redaktorka wewnętrzna oceniająca jakby potencjał różnych książek na rynek polski w przekładzie, to pamiętam, że zdarzało mi się czytać dajmy na to angielskie przekłady irańskich klasyków komedii, które moim zdaniem były troszeczkę zbyt hermetyczne, bo kojarzyły mi się z takim humorem
komedii może lat 50., czy nawet jeszcze przedwojennych, że miały w sobie taki bardzo retro sznyt, który myślę, że byłby dla współczesnego odbiorcy już niezrozumiały, natomiast ponieważ w Iranie to jest już instytucja, to w tamtym kontekście jest to komedia, która nadal śmieszy. Przypomnę sobie tytuł i myślę, że go uzupełnimy, bo to na pewno książka, którą warto poznać, ale no to jest mniej więcej coś takiego, jakby ktoś próbował, powiedzmy, wypromować w Iranie film Sami Swoi. No, po prostu niektóre rzeczy tak, się nie przyjmą. Tracą kontekst po latach. Mhm. Tak. Ale czy możemy powiedzieć coś ogólnego o humorze Bliskiego Wschodu? Niestety nie znam tego tematu aż tak dobrze. Mhm. To myślę, że tutaj na pewno są eksperci i ekspertki, tak, którzy znają ten temat lepiej. Ja tylko go musnęłam troszkę, ale bardzo mnie ciekawi i chciałabym poznać go lepiej. Bo brzmi to jak coś zupełnie nieodkrytego, o czym myślę, tak, praktycznie nikt nie wydał ma mi się wiedzy. Bardzo elegancki. Aha. Wydał mi się bardzo elegancki, taki właśnie staromodny. Mhm. Ale tak jak mówię, moja relacja akurat z tym nurtem humoru była bardzo skromna. To powiedz mi na przykład, jak w tym wszystkim plasuje się humor amerykański? Tak bardzo popularny w mediach, w kulturze. Oczywiście tak, no i też dlatego, że ma tak wiele nurtów, to bardzo trudno powiedzieć, który z nich przeważa, dlatego że on też bardzo szybko się zmienia, no i w naszej części świata nadaje ton. Pamiętam, kiedy ja dorastałam, amerykański humor był bardzo agresywny. To był moment, kiedy przełom lat 90. i 2000. Lubiłam komedie z lat 90., dlatego że one. Lubiłam bardzo humor generacji X, dlatego że on bardzo, tak powiedziałabym, śmiało radził sobie z taką wizją człowieka sukcesu. Trochę ją podkopywał, trochę zakładał, że to nie ma sensu. Oczywiście potem okazało się, że ta ironia stała się obosieczną bronią. To w tym słynnym eseju Davida Fostera Wallace'a, w którym on pisze, że Ameryka stała się zbyt ironiczna, także nie można powiedzieć już nic na serio. No to okazało się, że przeholowano w drugą stronę. Po czym nadeszła fala takiego humoru koleżowego, trochę. Co to znaczy? To znaczy takiego opartego bardzo na konfrontacji, taki humor późnych nastolatków, którzy raczej traktują żarty jako rodzaj zakamuflowanej agresji. I niestety to przesiąkało tak do świata dorosłych. Myślę, że w dokumencie Woodstock 99 to jest bardzo widoczne, że to jest taki nadmiar takiej negatywnej energii, która zostaje skanalizowana w coś na pograniczu agresji i humoru. Ja pamiętam, że oglądałam ten dokument z dużą nieprzyjemnością, że miałam wrażenie, że to są ludzie, którzy nie chcą się śmiać, tylko chcą się wyśmiewać. I to jest chyba kluczowa różnica. I tam po prostu rodzi się pewne niebezpieczeństwo, że jest to forma przemocy. Tak, tak, dokładnie, która bywa, że nawet służy do usprawiedliwiania przemocy, bo przecież ja tylko żartowałem. Tak. A co wydarzyło się potem? Czy dalej to sobie jeszcze ewoluowało? Powiedziałaś właśnie o tej pierwszej fali, potem o koledżu. Tak. Czy potem to jakoś złagodniało w ostatnich latach, w ostatnich 20 latach? Pamiętam, że no po 11 września oglądałam z wielką pasją South Park. I byłam wielką fanką tego serialu. Ja wiem, że on jest kontrowersyjny i że nie do wszystkich ten humor trafia, dlatego że bywa dla niektórych zbyt upolityczniony. Ale mnie się wydaje, że przez większość czasu jednak twórcom się udawało stąpać dość umiejętnie po takiej cienkiej linii, gdzie jednak nadal śmieją się z wszystkiego i tylko czasami im się osuwa noga w stronę jakiegoś jednoznacznego okazania pewnych sympatii albo antypatii. Ale wydaje mi się, że jako serial, który pokazywał troszeczkę niebezpieczeństwa różnego rodzaju fascynacji, fanatyzmów, ruchów stadnych,
to on przez długi czas się sprawdzał i też właśnie jako taki serial ostrzegający, nie zakochajmy się w polityce i politykach. A czy nie jest trochę tak, że ten nurt tego upolitycznienia humoru nadal ma się całkiem nieźle w Stanach? Ale o tak, zdecydowanie. Też ja trochę improwizuję oczywiście i musisz sprawdzić, czy moje hipotezy mają jakikolwiek sens, ale wydaje mi się, że równolegle z tym, jak ta polityka nadal jest bardzo obecna we wszelkich programach też humorystycznych, mamy też dużo takiego humoru o niczym, takiego humoru, śmiania się z wszystkiego i z niczego, z takich bardzo, mówiąc po polsku, randomowych rzeczy. Tak, tak. Mam wrażenie, że jednak ja w tej chwili wolę popatrzeć na memy, że amerykański humor polityczny i czasów prezydentury Trumpa i czasów prezydentury Bidena, on moim zdaniem w ogóle do mnie nie trafia, że jest wtórny, konfrontacyjny, nie znajduję w nim niestety faktycznie śmiesznych, subwersywnych treści. Uważam, że jest to jednak rodzaj wojny plemiennej i że jest w nim dość dużo takich chwytów poniżej pasa, więc staram się tego raczej unikać i chętniej nurkuję w świecie memów, w świecie absurdu i ambiwalencji, które tyle otwierają nowych możliwości, co też uczulają na pewne niebezpieczeństwa. No właśnie, świat memów i absurdu. Skąd on się wziął i jaką rolę pełni w naszym życiu? A no więc każdy historyk memów powie, że memy widać po tobie, że uwielbiasz ten temat. Że memy wzięły się z kserokopiarek. I pierwsze memy wywodzą się z humoru biurowego, który rozpowszechniano na ksero. Dlatego te najstarsze jeszcze śmieszkowe obrazki czy łańcuszki szczęścia, które gdzieś tam na przełomie lat 90. i 2000. docierały do nas i które mój tato otrzymywał jeszcze bardzo długo w takich wielkich, ciężkich prezentacjach PowerPoint, które przesyłali mu koledzy jak z pracy. Retro. Naprawdę, tak. To jednak mój tato bardzo dużo czasu spędził w takim zakątku internetu, gdzie czas się zatrzymał. To często to była satyra prasowa, tylko że skserowana, ale też na przykład takie klasyczne fałszywki właśnie, łańcuszki szczęścia, że jeżeli rozpowszechnisz tę wiadomość w 20 kopiach, to będziesz mieć szczęście, a jeżeli nie, to będziesz mieć pecha. Urocze. Czy na przykład takim klasykiem właśnie tego humoru kserokopiarkowego był fikcyjny artykuł z rzekomej gazety z lat 50., która nigdy nie istniała. I to był taki bardzo seksistowski żart, przewodnik dla dobrej żony, który był, to była parodia oczywiście takich idyllicznych lat 50., takich rząd ze Stepford. Tyle tylko, że właśnie to jest ten przypadek, kiedy on zaczął żyć trochę własnym życiem i niektórzy uznali po latach, jakby nie znając kontekstu i tego, że on miał być żartem, uznali to za prawdziwy wycinek prasowy i zaczęli pytać, co poszło nie tak, komu to przeszkadzało. Więc po prostu to stało się narzędziem obrony takiego naprawdę wręcz konserwatyzmu, który sam się parodiuje. Takiego, który jest jakby tak wyidealizowany, że nie może być prawdziwy. I niektórzy uwierzyli, że tak było. No myślę, że akurat kwestia generowania fałszywych informacji i rozpowszechniania ich jest aktualna jak nigdy w dzisiejszych czasach. Ale to od takiego mema właśnie biurowego do mema, który staje się w ogóle globalnym symbolem, czymś, z czego śmieje się cały świat. No jednak ta forma przeszła bardzo długą drogę. Skąd myślisz, że bierze się to, że my mieliśmy taką potrzebę śmiania się z takich bezsensownych rzeczy? Myślę, że to ma bardzo długą historię i że często jednak memy recyklingują też taki humor, który jeżeli się odrobinkę sięgnie głębiej na przykład do starej prasy czy jakichś starych kronik, to okaże się, że ma strasznie długą historię. Ja byłam zdumiona, czytając taką książkę, która wyszła chyba 2 lata temu. Jeśli dobrze pamiętam, to tytuł to jest Z polskiego na nasze, autorstwa Barbary Magierowej i Antoniego Kroch, którzy prowadzili od lat 50.
kronikę powiedzonek, dowcipów, rymowanek, zagadek zasłyszanych na ulicy i tego, jak język potoczny odbija codzienne życie. I okazywało się, że naprawdę bardzo dużo takiego humoru, który ja poznałam już w latach 90., czyli na przykład gra półsłówek, ma rodowód tuż po II wojnie światowej, że to jest humor bikiniarzy. Więc to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że bardzo dużo takich popularnych powiedzonek, które krążyły gdzieś jakoś w języku potocznym, odzywki, jakieś zagadki właśnie, nawet niekoniecznie jednoznacznie spolityzowane, bo zmieniały się aktorzy i zmieniały się scenerie. To okazuje się, że one po prostu jako szkielet funkcjonują sobie długo, tylko można w nich podmieniać poszczególne elementy. Ale zastanawiam się, czy humor to jest coś, co określa na przykład właśnie pokolenia, czy bardziej czasy w historii, czy bardziej indywidualną subkulturę, czy indywidualnego człowieka? Jedno i drugie. Dla mnie w badaniach bardzo przydatne okazały się dwa sformułowania. Socjolog Kazimierz Żygulski wprowadził takie pojęcie jak wspólnota śmiechu, to znaczy sytuacja, w której dla poszczególnej grupy ludzi żart jest zrozumiały, dlatego że rozumieją jego zestaw odniesień, jego kontekst, że są w stanie jakąś ukrytą treść zdekodować, bo odnosi się w jakiś sposób do ich realnego życia. I kiedy wspólnota śmiechu się jakoś rozluźnia, to to, co jednego dnia uchodzi za żart, 10 lat później może stać się czymś na przykład obraźliwym. Więc on podaje dość dużo takich przypadków, kiedy na przykład XIX-wieczne dowcipy w takie trochę w stylu właśnie za jakie grzechy dobry Boże, które jakoś ujawniały typowe nieporozumienia na przykład językowe w multikulturowej wtedy Polsce, one już w powojennej Polsce, która stała się bardzo jednolitym etnicznie krajem, one zaczynały się kojarzyć z rasizmem. Dlatego po prostu, że zniknął kontekst, z którego one pochodziły i on podaje dość dużo takich przykładów. No i drugie pojęcie to jest izolacja komiczna. To badaczka Dorota Simonides, taka śląska folklorystka, zauważyła, że po prostu pewne sytuacje, nawet trudne i drastyczne, mogą stać się abstrakcyjne po latach i zaczynają śmieszyć trochę tak jak slapstickowa komedia, jak kreskówka o króliku Baksie. Ale powiedziałaś, że na przykład lubisz żart pokolenia Z. Tak. I poczekaj, bo mi się już mylą, które pokolenie jest które. Rozumiem, że to idzie alfabetycznie, tak? Ojej, więc mamy... Tak, no, ja jestem milenialsem. Więc mamy milenialsów, tak. A po milenialsach jest... Jest generacja Z. Jest generacja Z. Tak. No właśnie, czy w takim razie obserwując to, ty widzisz taki duży przeskok, że po milenialsach przyszła jakby zupełnie inna jakość humoru i żartu? Trochę tak. I że teraz ona wiedzie prym? Trochę tak. Nastąpił powrót ironii. To jest coś, co ja zauważam z dużą ulgą. Myślę, że milenialsi, w tym ja, tak bardzo musieli odreagować ten agresywny humor przełomu lat 90. i 2000. Pamiętam, że internet był wtedy dość niemiłym miejscem i że ludzie tam wdawali się w kłótnie i po prostu obrażali się na wyścigi, żeby zwyciężyć tylko. I w największym zwycięstwem był tytuł Mistrza Ciętej Riposty. Nie lubiłam tego i nie polecam. To mam wrażenie, że ludzie musieli w jakiś sposób to odreagować, w związku z czym stali się tak bardzo wrażliwi, że czasami nawet doszukiwali się jakichś potencjalnie obraźliwych treści w całkiem niewinnych przekazach. I myślę, że to wszystko działo się w dobrej wierze, ale myślę, że taka atmosfera nadmiernej ostrożności, ona po prostu nie służy relacjom międzyludzkim, że ja stoję na takim stanowisku, że lepiej jest więcej sobie wybaczać i zakładać, że ktoś nie miał złej woli,
a niekoniecznie szukać jakiegoś idealnie wyważonego tonu, bo prawdopodobnie nigdy go nie osiągniemy, bo mamy tak różne wrażliwości. Natomiast ta ironia pokolenia Z, no ona nawet do takich najbardziej bieżących tekstów przeniknęła. Mówi się, że to TikTok jest medium tego pokolenia przede wszystkim i nie wiem, czy widziałaś TikTokowe filmiki na pewno nie. Valerii z Ukrainy, która nagrywała po prostu takie krótkie materiały o tym, jak żyje się w schronie. Nie widziałam. Ja nie byłam nigdy na TikToku, przyznam się szczerze. Ale to krążyło też po prostu w innych mediach. Tak, tak. Ona potem przyjechała do Polski. I po prostu w humorystyczny sposób przedstawiała życie w warunkach wojny. Co dla niektórych osób w moim wieku było dość szokujące, bo przecież to są poważne sprawy. Tak, natomiast tak. Ja też właśnie tak nie czuję, że za zbyt radośnie odpowiedziałam Ci w pierwszej chwili, bo potem się zrobiło tak, że wypadałoby jednak mieć poważną minę. Ale zastanówmy się jednak, jak może zareagować nastolatka. Nastolatki z wszystkiego śmieszkują. Tak. I to rozluźnia. No właśnie. O to chodzi, że myślę, że to jest specyfika po prostu tego wieku, że jednocześnie wszystko traktuje się bardzo poważnie, a i bardzo nie. Ale też tutaj wchodzi taka kwestia, wydaje mi się, że jeżeli osoba, która jest obiektem tego śmieszkowania, sama inicjuje ten śmiech i pozwala nam na to, by podejść do tematu bardziej z dystansem i żartobliwie, to jest to może... nie wiem, bardziej taktowne przez to. Mamy na to pozwolenie. Tak. To, kto się śmieje, jest kluczowe. To myślę, że to jest chyba takie narzędzie, którym najlepiej jest zmierzyć stosowność jakiegoś żartu. I to nawet ma taką prostą zasadę w teorii humoru stand-upowego, to znaczy punching up, not punching down. Czyli zawsze śmiejemy się z tego, kto jest silniejszy. Albo ewentualnie z siebie, natomiast nigdy nie śmiejemy się z tego, kto ma gorzej. A to jest fajne, taki dowcipny savoir-vivre. Tak, tak. Moim zdaniem to jest prosta zasada, która pozwala oswoić nawet najbardziej kontrowersyjne tematy właśnie w taki terapeutyczny sposób, natomiast bez krzywdzenia nikogo, bo oczywiście humor też potrafi być narzędziem zadawania krzywdy, o czym rozmawiałyśmy, że kiedy w grę wchodzi wyśmiewanie kogoś albo zrobienie z kogoś głupka, to oczywiście wtedy humor jest rodzajem agresji. Ale ja też powiem Ci, że jestem fanką ironii, o której wspomniałaś i pamiętam, jak spotkałyśmy się parę tygodni temu, czy tam parę miesięcy temu, to powiedziałam Ci, że trochę tęsknię za takim bardziej wyrazistym humorem, bo te ostatnie lata wydawały się być szczególnie takie wyważone i poprawne pod wieloma względami i to trochę nawiązuje do tego, co powiedziałaś o tej kwestii właśnie poprawności politycznej. Ja to dostrzegłam mieszkając w Wielkiej Brytanii, właśnie, że to było parę lat temu, ale to było niedawno nadal, że właśnie zaczęto być bardzo ostrożnymi w swoich słowach do tego stopnia, że pewne rzeczy, które działy się wokół nas dotyczące ludzi z innych krajów, z innych kultur, po prostu nie można było ich komentować. Nie można było się do tego w ten sposób odnieść, nazwać rzeczy po imieniu, z obawy, że to kogoś na pewno obrazi. Myślę, że podobna sytuacja jest też w Stanach, trochę w innym wymiarze niż w Wielkiej Brytanii. I to było dla mnie na przykład duszące. Jednak to jest taka polska cecha, którą ja lubię, że my jesteśmy tacy mimo wszystko bezpośredni, potrafimy powiedzieć człowiekowi w twarz jakąś rzecz, która może nie jest do końca wygodna, ale przyniesie potem ulgę. No tak, ktoś też może się odkuć i nawet pokłócimy się chwilę, ale jednak jest szansa, że dojdziemy do jakiegoś porozumienia. Natomiast jeżeli coś schowamy pod dywan, to oczywiście ten temat tylko rośnie i staje się tematem tabu. Każdy oczywiście obchodzi się z nim jak z jajkiem, natomiast... Niechęć wzajemna się buduje i to też chyba można zaobserwować z tego, co wiem, w Skandynawii, no szczególnie w Szwecji, jakby jest duży problem rasizmu, który też rozpoczął się niby od przyjęcia dużej liczby uchodźców do kraju, a potem nieporuszania tematu tego, że ta integracja może nie idzie tak, jakby sobie wszyscy tego życzyli, skutkuje to ogromnym napięciem, o którym się nie mówi. Wszyscy uważają Szwedów za wspaniały, sympatyczny naród. Niestety tematu Skandynawii nie znam tak dobrze, ale wydaje mi się, że tutaj bardzo duże pole do popisu mają właśnie przedstawiciele tych mniejszości etnicznych,
którzy przy pomocy swojego humoru mogą pokazać, że nie bójcie się, serio, może być okej. Okay. Tak, tak. I też rozpoczną dyskusję, bo, no bo zazwyczaj to ta strona, to ta druga strona, czyli w tym przypadku taka Szwecja czy Wielka Brytania, są ci, którzy nabrali wody w usta i nie wiedzą, co mają zrobić, więc to rozładowanie napięcia może być po stronie mniejszości. Dokładnie, dokładnie. Wydaje mi się, że to trochę widać teraz też w temacie wojny w Ukrainie, dlatego że po prostu podoba mi się postawa prezydenta Zełenskiego, który zaprasza do rozmowy, zaprasza nawet Putina do dialogu, prawda, który jest takim zamkniętym w bunkrze tyranem. A tu słyszymy komunikat, no chłopie, nie bój się, ja nie gryzę. Tak. I wydaje mi się, że to jest właśnie potencjał humoru jako takiej siły, która może zmienić świat na lepsze. Ale myślisz, że wkraczamy w taką erę konfrontacji? Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Myślę, że ja jestem zwolenniczką czasem nawet trudnej rozmowy. Nie uważam, że zawsze o wszystkim i z każdym da się porozmawiać, ale myślę, że uświadomienie sobie, że dobrze jest rozmawiać, ale nie liczyć zawsze na porozumienie. To osobiście przyniosło mi dużą ulgę, że taka świadomość, że być może z niektórymi zawsze nie będziemy się zgadzać. Ale to jeszcze nie znaczy, że coś z nami albo z nimi jest jakoś fundamentalnie nie w porządku. To pamiętam, że bardzo mi pomogło i zdjęło mi jakiś spory ciężar z głowy. Myślę takiego poczucia, że myślę, że to odebrało mi iluzję, że istnieje jakiś klucz uniwersalny dla wszystkich ludzi do porozumiewania się. A myślę, że jednak humor nam uświadamia, że wszyscy jesteśmy niedoskonali, że istnieją między nami różnice, że wszyscy też mamy czasami jakieś brzydkie cechy i skłonności do jakichś może trochę niechlubnych zachowań, ale jednak zawsze lepiej jest, kiedy one wychodzą na wierzch. Kiedy przyznajemy się do nich po prostu. O to chodzi. Akceptujemy je. O to chodzi, bo wtedy też możemy się skonfrontować z nimi, możemy przeprosić, możemy się zmienić. Natomiast jeżeli coś chowamy, no to wchodzimy wokół słonia w pokoju. I napięcie rośnie. Dokładnie. Wspomniałaś, że ten humor amerykański, który jest wielowymiarowy i wielonurtowy, nadaje trochę ton humoru na świecie. No to jest oczywiste, no mamy globalizację od dawien dawna i też no, amerykańska kultura ma ogromny wpływ na naszą kulturę. Tak. Czy zatem te wszystkie przemiany pokoleniowe możemy trochę zgeneralizować do globalnych przemian? Czy mówiąc o generacjach, teraz na przykład odnosiłaś się tylko do tych generacji w Polsce, czy to już jest na skalę światową zjawisko? Raczej w skali światowej, ale myślę, że istnieje też tak wiele tych wspólnot śmiechu różnych, że bywa, że jedna i ta sama rzecz może być rozumiana zupełnie inaczej, zależnie od kontekstu. I że największą zmianą, pomimo tego, że żyjemy w zglobalizowanym świecie internetu, jest to, że on jest bardzo zróżnicowany. I że te same treści docierają do nas różnymi kanałami, albo tymi samymi kanałami docierają do nas różne treści. Bardzo dobrym przykładem jest dla mnie wątek nieporozumień na tle emoji. I tego, że jedno i to samo emoji może być chamskim kciukiem. No więc właśnie, dowiedziałam się dla mnie to kciuku. Miły kciuk dla mojej mamy. Tak, no właśnie, też mi się wydawało, że to jest taki jakiś neutralny gest, natomiast okazuje się, że jest to pasywno-agresywne, albo kropka nienawiści. No właśnie. A najśmieszniejsze jest to, że ja jeszcze jestem takim dziadersem, że ja pochodzę z tego internetu, kiedy wszystko pisało się małą literą i bez interpunkcji. Ja chyba też tak pisałam zazwyczaj, więc... No właśnie, a w tej chwili jednak zaczęła się troszeczkę taka tendencja, żeby przenosić manierę z listów do komentarzy i żeby na przykład pamiętać o tym, żeby pisać tobie dużą literą, bo jeżeli nie, to jest obraźliwe. Tak. Natomiast ja pamiętam, że wszystko włącznie z imionami pisało się mało i nie zwracało na to uwagi, bo liczyło się tempo. Także no to jest mega ciekawe. Nieporozumienie, które może zostać odebrane jako atak. Ale to jest ciekawe, teraz sobie myślę, że zawsze odkąd pamiętam, to trzeba było tobie, ci imiona pisać z wielkiej litery,
ale dla mnie jakby interpunkcja, polskie znaki tak. w ogóle nie istniały i teraz do tej pory mam tak, że mało przejmuję się tym, jak wyglądają wiadomości, które piszę, ale dostrzegam, że ludzie bardzo pilnują poprawnej polszczyzny w tym mhm. słowie pisanym, nawet takim SMS-owo-komentarzowym, więc staram się dopasować to do standardów. Też się staram, ale jak na pisarkę robię strasznie dużo literówek. Ale właśnie z tej szybkości? Tak. Okej, okay. tak, no właśnie, tak. Ale skąd też, też był taki etap w internecie, gdzie liczyło się szybkie odpisywanie na jakichś forach? Bo ty wiem, że ty jakby bardzo byłaś aktywna w tej sferze internetowej przed laty, może nadal jesteś, nie wiem. Ale właśnie, czy wtedy, kiedy tam tworzyłeś takie bardzo silne społeczności, to była taka rozmowa, wiesz, real life? Na blogach tak. Na blogach okay. tak, choć oczywiście to trwało trochę wolniej. Mm-hmm. Ja byłam bardzo aktywna w blogosferze na początku lat 2000 i tam w modzie był wtedy taki troszeczkę eksperymentalny język, to znaczy, żeby pisać zwyczajne treści, takie zupełnie notki o zupełnie zwyczajnych zdarzeniach mm-hmm. z życia, ale tak, żeby to wyglądało trochę jak poezja współczesna. Mm-hmm. No, była taka moda. Pamiętam, że podobało mi się to, że w tej konwencji też porozumiewali się moi znajomi, że robiliśmy nawet specjalnie literówki, pisaliśmy nej zamiast nie i to nam trochę zostało, że niektóre po prostu weszły mhm. w krew, więc to jest trochę taki kod pokoleniowy jednak, że jeżeli ktoś pisze nej, to wiem, że jest okay. blog.pl. Ale czy byś na przykład umiała nazwać ten rodzaj humoru, śmiechu, czy tej wspólnoty śmiechu, mm-hmm. tak? Powiedziałaś o tym? Wspólnota śmiechu? Tak, wspólnota tak. śmiechu. Czy to można jakoś nazwać? Typu ludzie z krainy blogów lat 2000? Tak, z moją dobrą koleżanką mówimy na to mały internet. O, urocze. No właśnie, bo nadal będę tak trochę cię męczyć. Wiem, że nie kategoryzujemy, ale jakie są jeszcze takie znane świadki, które mają swój własny szyfr mhm. porozumiewania się i śmiania się. Typu, nie wiem, jakieś gejmerskie klimaty. Gejmerskie tak, chociaż one dla mnie są... No, ja nie mam cierpliwości niestety do grania w gry. Bardzo żałuję, mhm. bo myślę, że to musi być fajne. Ale... Czemu, może wszystko przed tobą. Ja mam pamięć i koncentrację złotej rybki. Niestety. Okay. Wciągnięcie się w film, duże wyzwanie. Wciągnięcie mhm. się w grę, maraton. Okay. Naprawdę. Także obawiam się, że niestety ja mogę sobie pograć w Angry Birds. O! Ale czy taki humor gamerski czymś się charakteryzuje? Czy jest, nie wiem, jakiś po prostu związany z żargonem pewnie? Tak, jest związany ze znajomością tych światów. Mhm. Myślę, że przede wszystkim tak, jak to bywa w ogóle z humorem zawodowym. To już dawno temu Julian Tuwim napisał nawet cały taki sketch w żargonie ślusarskim, który dla nieślusarza jest kompletnie niezrozumiały, ale to jest właśnie typowy przykład, że niektóre takie in-joke'i właśnie są zrozumiałe. No, podobnie jest wśród na przykład fanów anime, mm-hmm. bo tutaj jak mowa o młodych pokoleniach, właśnie były Warszawskie Dni Fantastyki niedawno, gdzie wiele dzieci moich koleżanek już właśnie w nastoletnich się tam wybierało z bardzo dużą ekscytacją i właśnie wiem, że ten humor jest bardzo, bardzo oparty po prostu na znajomości tych wewnętrznych światów, czasami też takich charakterystycznych onomatopei, jakichś mm-hmm. neologizmów, więc to wszystko jest, ma taki trochę posmak tajemniczenia. Ale czy to nie jest, to jest tak fascynujące, mm-hmm. że możemy tak naprawdę w dowolnym momencie swojego życia wejść w zupełnie nowy świat i połączyć się w nim z innymi ludźmi, a to jest tylko jakieś... wiesz, wytwór naszych fantazji. Ja zapomniałam, jak to jest czytać powieści, czy właśnie jakieś książki, które przedstawiają inne światy. To jest piękna, piękna podróż. Dla mnie to było bardzo, bardzo pomocne i bardzo ekscytujące, kiedy ja sama byłam nastolatką, bo ja kochałam komiksy. I to mi zostało do tej pory, właśnie teraz przeżywam chyba na nowo taką fascynację komiksem, który zresztą w Polsce jest królestwem wspaniałego humoru. I kolejną wspólnotą humoru. Tak, zdecydowanie, że jeżeli ktoś zna żarty z Tytusa, Romka i Atomka, to wiem, że jest moim człowiekiem. Więc faktycznie tutaj ten mój renesans fascynacji komiksem na pewno jakoś tam się łączy właśnie z badaniami nad humorem i żartem, ale też przypomina mi, jak wiele mi dały te alternatywne światy, kiedy sama byłam dzieciakiem. Myślę, że możemy też pewnie powiedzieć o humorze takim korpo. Tak.
chociaż przyznaję, że ja z otoczeniem biurowym nie miałam do czynienia od wielu lat. Mm-hmm, pracowałam kiedyś w firmach faktycznie, w których trochę takiego humoru się przejawiało, ale one też były na tyle małe, że jednak bardziej chyba nas ekscytowały wczesne memy, no i też taki humor wewnątrzfirmowy na przykład, mój kolega, który był pasjonatem chomików na przykład, tutaj wiódł prym i cały czas opowiadał jakieś żarty o chomikach. No ale w Polsce teraz myślę, że dużą dominacją charakteryzuje się, złożę jakieś bardzo złożone zdanie dzisiaj, myślę, że bardzo dominuje taki humor też polityczny. Że żyjemy w takich czasach, gdzie coraz więcej ludzi jest zainteresowanych polityką bardziej niż kiedykolwiek, tak. Mam wrażenie, w ostatnich latach, no nie wiem, czy dziesięcioleciu nie powiedzieć na tutaj. Na pewno. Że jakby do tego świata i humoru, i mowy potocznej, ale też właśnie memów bardzo weszła polityka. Tak, on wywołuje silne emocje, ale też pomaga czasami, jeżeli ktoś ma potrzebę brania strony jednoznacznie. Mhm. To myślę, że takie osoby troszeczkę ciążą w kierunku takiego humoru. Na szczęście ja uważam, że tutaj jako społeczeństwo polskie nie mamy tendencji do bezkrytycznego traktowania polityków i że zawsze jednak po prostu każdy polityk, który znajdzie się na świeczniku, musi również liczyć się z tym, że znajdzie się pod obstrzałem żartów właśnie. Prowadząc badania do książki, weszłam w posiadanie mnóstwa książeczek z 100 najlepszych kawałów o Lechu Wałęsie, więc jest to po prostu bardzo długa tradycja. I najśmieszniejsze jest to, że te żarty zazwyczaj są stare, tylko po prostu mają nowego bohatera. To są kawały o Jasiu, kawały o milicjancie, tylko po prostu zamiast nich jest prezydent. Czyli to też pokazuje to, co powiedziałaś wcześniej, że jest ten proces, że te same skłonności do śmiania się z jakichś rzeczy są w nas od pokoleń, tylko różne wydarzenia zewnętrzne aktywują w nas to, że nas to zaczyna na nowo bawić. Tak, trochę jesteśmy wszyscy jak inżynier Mamoń z Rejsu, że lubimy to, co już słyszeliśmy. Tak, ale czy to jest to jest myślę bardzo urocze. Tak działa mózg po prostu. Właśnie, to po prostu takie jest. Tak. Nie ma co tego oceniać, ale też właśnie jak powiedziałaś o tym, że osoby, które są na świeczniku, są też pod strzałem, to myślę, że to też ma takie dwa wymiary, bo czasami jest to coś absolutnie prześmiewczego w takim znaczeniu, żeby kogoś ośmieszyć, co nieraz jest potrzebne, no bo ludzie, osoby publiczne często robią rzeczy, które są karygodne. No właśnie. Ale mamy też mnóstwo takich żartobliwych treści, niby wyśmiewania się, ale z sympatii typu, nie wiem, z pana Roberta Makowicza, tak? Jakby, który nie jest jakby krytykowany i poniżany, nie, tylko on po prostu jest kochany przez wszystkich, wszyscy go uwielbiają. Tak, i dlatego niektórzy widzą w nim kandydata na przyszłego prezydenta. O proszę, ja tego nawet nie wiedziałam. No bo jest tak sympatyczny jak Zeleński. Jest coś w tym, jest coś w tym. Ale czy to nie jest trochę tak, że właśnie że memy właśnie dzięki, albo Robert dzięki memom, tak stały się popularne w Polsce? Że to są jedne z najpopularniejszych memów? Czy to zupełnie tak nie jest? Ja myślę, że dlatego, że one są takie przyjazne. Mm. Że Robert Makłowicz to jest taka postać, która jest dość uniwersalnie lubiana i potrafi też śmiać się z siebie. Tak. No myślę, że jednak ktoś, kto śmieje się z pieska jedzącego koperek, nie może budzić negatywnych uczuć. Czy właśnie to są najpopularniejsze memy w Polsce? Masz taką informację, jakby jakie memy, z czego się śmiejemy? To się bardzo szybko zmienia i myślę, że tak, to jest tak dynamiczny obraz, że nie mogę powiedzieć po prostu. Też nie mam dostępu do danych właśnie, jakie są najczęściej. Tak, są też memy, które mają drugie, trzecie życie. To tak. Trochę się zmieniają, że memy z piesełem, które na początku były takimi żartami z pieska, który źle mówi po polsku, w tej chwili są teraz takimi żartami właśnie, które krążą często wśród ludzi chorujących na depresję. Że właśnie ten smutny żółty pies jakoś pozwala im wyrażać jakieś trudne uczucia, więc tak samo było z nosaczem Januszem, który długo był właśnie takim skrzyżowaniem Fertka Kiepskiego i wrednego sąsiada, którego wszyscy znamy. A powstał podwątek memów z nosaczem Januszem, który chciałby być dobrym ojcem, ale się nie sprawdza i po prostu przeprasza swoje dzieci. To były naprawdę bardzo smutne i wzruszające memy. Ja ci przyznam szczerze, tobie i wam, że ja jestem bardzo mało memowa. Ja w ogóle nie znam praktycznie memów i jak tak czasem
wejdę do tego świata, bo ktoś mi coś pokaże, to jest bardzo intrygujące i nieraz oczywiście super śmieszne. I też widzę, że jest dużo memów na przykład związanych ze sztuką, z obrazów, różne rzeczy powycinane. To jest bardzo, wydaje mi się, takim dobrym znakiem. Tak. Ale to też dlatego, że myślę, że to jest taki obieg potocznej edukacji może, że też wiele osób aktywnych w świecie edukacji, właśnie cała ta taka kadra, którą ja kojarzę z mojego pokolenia, menedżerów kultury już była obywatelami internetu i wiedzieli, jak wykorzystać te narzędzia po prostu do szerzenia wiedzy. Ważny termin, który przewinął się pod słowem dowcipny, czyli dowcipy. Czy my opowiadamy żarty i dowcipy? Czy to nadal jest rzecz, że siedzimy w towarzystwie i właśnie opowiadamy o babie, co poszła do lekarza? Ojejku, już samo hasło przychodzi baba do lekarza mnie rozśmieszyło, bo to jest chyba taki żart, który bardzo, bardzo wyszedł z mody, to prawda. Ale wydaje mi się, że chyba poszliśmy w stronę trochę bardziej skondensowaną, tak. To znaczy, że jednak dobrze jest, kiedy jest obrazek z tekstem. Tak. Natomiast albo jedno zdanie, które powiemy. Tak. A w dowcipie trzeba opowiedzieć historię, no i jeszcze tutaj taki kunszt storytellingowy się przydaje, że trzeba być dobrym gawędziarzem. I myślę, że trochę funkcję klasycznego dowcipu przejęła copypasta, z której czasami wystarczy wyjąć kawałek, żeby ona już funkcjonowała jako autonomiczny żart. No i oczywiście pasta o fanatyku wędkarstwa jest bardzo dobrym przykładem, że nie trzeba jej powtarzać w całości, tylko wystarczy powiedzieć, mój stary jest fanatykiem wędkarstwa. Ja już nie wszystko wiem, jasne. Mówisz, czy to, i właśnie nie wiem, czy to dobrze, czy źle, skąd ja się wzięłam, że ja nie wiem, o co chodzi. Myślę, że jest to istotny tekst współczesnej kultury polskiej. W takim razie ja zrobię sobie, wykonam tę pracę po nagraniu i sobie to wszystko sprawdzę i się pośmieję. Na jego podstawie powstał nawet film. Okej, przekonałaś mnie. A gdzie w tym wszystkim, moja droga, jest suchar? Czym jest suchar? Jaką rolę pełni w życiu naszym suchar? I czy suchary są spoko, czy ja już bardzo nie? Lubię. Ja bardzo, bardzo lubię, bo suchar to jest to, co w Stanach nazywa się dad joke. O, ja to kocham. Ja jestem trochę królową suchara, zawsze właśnie wśród znajomych mówię takie rzeczy, które są takie, że wszyscy tak niby się śmieją, tak Karol, serio? A mnie to strasznie bawi. Więc... Ale to jest, jakby inne kraje też mają swoje odpowiedniki. Mm-hmm. W Anglii przecież są puns, które mnie zawsze denerwowały bardzo, bo pamiętam, że dopóki się nie dowiedziałam, że właśnie najbardziej udany pun, czyli kalambur, gra słów, to jest taki, który jest tak niedobry, że aż niego bolą zęby. Okay. Więc po prostu zrozumiałam, że od kiedy zrozumiałam, że wszyscy ścigają się na najgorszą grę słów, to zaczęłam patrzeć na to trochę z innej strony, no ale nie polubiłam ich, przyznaję. Natomiast suchary polskie, właśnie te też dad jokes, które są takie trochę w dobrej wierze, że to są żarty niemodne, ale ktoś przedstawia je troszeczkę jak ej, a słyszeliście to? Jezus, ja uwielbiam, nie mówię, ale... Przyznaję, mnie też to śmieszy, bo to jest takie dobroduszne. Ale czy to z nami zostanie? Myślisz, że jakby one zawsze były, są i będą? Czy już trochę mniej jest sucharstwa na przykład w pokoleniu Z? Myślę, że dużo ludzi się śmieje z sucharów ironicznie. Zauważyłam, że no tak, jest różnica między sucharem a bezbekiem. Że co to jest? Bezbek to jest coś, co jest, co ma być śmieszne, a jest po prostu nieudanym, kiepskim żartem. Ojej. Natomiast suchar, no to jest niemodny żart, który nadal potrafi śmieszyć, tylko czasami w inny sposób. No, natomiast tak, bezbek to najczęściej jest taki, no, niekulturalny, agresywny, prostacki dowcip. Okej, właśnie, bo chciałam dopytać, czy to jest sytuacja, w której obrażamy drugą osobę, albo mówimy coś właśnie takiego totalnie poprawnego politycznie, szowinistycznego. Często takie żarty po prostu, no bezbek to jest żart agresywnego szefa na przykład. O, bezbek, ja nie wiem, co to jest za nazwa, ale po prostu ta nazwa jest bardziej zabawna niż nie jeden bezbek. Myślę, że tak. Tyle można powiedzieć. Ale właśnie... No wzięło się to oczywiście od beki, więc no bezbek jest oczywiście rewersem beki i to jest taki sposób właśnie... Dla mnie to pojęcie jest bardzo przydatne, dlatego że właśnie ludzie, którzy opowiadają bezbekowe żarty, często to robią, żeby kogoś na przykład nastraszyć albo obrazić.
Okay. Właśnie dlatego mówiłam, że żart agresywnego szefa, prawda? Że jeżeli ktoś tam ma pecha pracować w firmie, w której szef lubi na przykład obrażać swoich podwładnych i szturcha ich łokciem i hehe, czemu się nie śmiejesz? Mm-hmm. To po prostu, jeżeli ktoś reaguje na to, że no nie, jednak to jest bezbek, to stawiamy tutaj granice. I to jest takie narzędzie asertywności jednak, że kogoś takim złym śmiechem nie można zastraszyć. A myślisz, że istnieją, nie wiem, istnieje humor, istnieją żarty, które zawsze będą akceptowalne, tak jak, nie wiem, wchodzimy w nowe towarzystwo, czy mamy jakieś przemówienie i na początku przemówienia chcemy trochę rozluźnić atmosferę, powiedzieć jakiś żart i tak czasami, nie wiem, obserwuję to choćby nawet na filmach czy w serialach, tak, że to musi być na maksa stresujące, prowadząc jakąś galę, czy wychodząc właśnie przed publiczność, zarzucić tekstem, który ma być rozluźniający, się okaże, że nikogo to nie bawi. To nie zawsze się udaje, to prawda, choć przyznaję, że ja próbuję mimo to. Nawet jeżeli mi nie wychodzi, ja dość dużo występuję na żywo, więc szczęśliwie już chyba mniej więcej wyczułaś temat. Albo też publiczność wie, czego się po mnie spodziewać. Zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy opowiadałam na przykład autoironiczny żart i ktoś mnie pytał, ale dlaczego ty tak siebie nie lubisz? Okay. Dla mnie to było zupełnie niepojęte, bo ja się też nie bawiłam i właśnie uważałam, że przecież nic mi się nie dzieje. Natomiast właśnie ktoś podchodził do mnie jak dobra ciocia i pytał, ale może ty masz jakiś problem? Okej. Okay. I pamiętam, że dla mnie to było trochę kłopotliwe i postanowiłam zmienić wtedy trochę ton, bo uznałam, że może coś, co dla mnie jest jednoznaczne, to nie dla każdego jest i lepiej jest zmniejszać nieporozumienia. Totalnie. Dlatego nadal często się wypowiadam w sposób ironiczny i autoironiczny, ale może nieco inaczej. Tak, bo to gdzieś potrzebujemy zachować taki balans między tym, co dla nas jest śmieszne i z czym czujemy się okej, a z oczekiwaniami grupy i tym, z czego potencjalnie może zaśmiać się ta grupa. To prawda. I to jest bywa trudne. Ja nawet czytałam ostatnio taką książkę, ona ma dosyć rozdmuchany tytuł, bo nazywa się Moc szacunku, ale to jest, nie pamiętam, nie wiem, czy może widziałaś ją. Niestety ale nie. To jest książka, nie pamiętam jak ten pan się nazywa, ale on jest psychiatrą i jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra pozycja, ale tam był cały taki rozdział o właśnie o ironii, o sarkazmie. I on mi dał bardzo dużo do myślenia. O, to powiedz proszę. Bo ja zawsze miałam taki humor, który nazywałam sarkastycznym, ale teraz po przeczytaniu tego uważam, że powinnam raczej mówić ironicznym, bo sarkazm jest czymś negatywnym. Tak. Jest to cecha właśnie agresywna, jest to cecha, która raczej sugeruje, że ktoś ukrywa swoje kompleksy, że próbuje okazać swoją wyższość, że próbuje zdyskredytować rozmówcę. Tak. I ja niejednokrotnie wydawało mi się właśnie, że rzucam cię tą ripostą, albo że jestem właśnie taka błyskotliwie kąśliwa. I kiedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, hej, czy nie lepiej właśnie przyjrzeć się trochę sobie i zastanowić się, czy to może nie jest obraźliwe dla drugiego człowieka, kiedy mi się wydaje, że po prostu powiedziałam żart życia i na pewno wszyscy mają do tego dystans. Bo tak jak w twoim przypadku, ty mogłaś mieć dystans do komentarza wobec siebie, ale ktoś mógł uznać, że jesteś wobec siebie tak autoagresywna, że to jest aż smutne. Tak. I to pamiętam, że mnie to też dało do myślenia. I cieszę się, że będę musiała zajrzeć do tej książki, bo to faktycznie jest bardzo ważna różnica. Myślę, że ironia, zresztą tak jak pisali o niej filozofowie, na przykład Kierkegaard, jest takim uznaniem, albo w Polsce Norwid o tym pisał, jest uznaniem, że świat jest nieprzewidywalny, a my jesteśmy wobec niego trochę mali i że to jest takie pogodzenie się z tym, że świat jest po prostu pełen niespodzianek i my niekoniecznie mamy na niego wpływ. I uważam, że dlatego ironia jest bardzo przydatna, natomiast sarkazm no, jest rodzajem agresji, prawda, że to słowo się w ogóle wywodzi z greckiego słowa kąsać. Że jest to rodzaj takiej, no powiedziałabym, agresji nie wprost i do tego jeszcze służy troszeczkę podpompowaniu swojego ego, a to no nie jest najlepsze. Kosztem innych ludzi, oczywiście. No come on. Ale właśnie ironia wydaje się być super i mam nadzieję właśnie, że będzie jej coraz więcej, biorąc pod uwagę też, co powiedziałaś, tych przemianach społecznych, więc na koniec powiedz mi, czy tobie się rysuje jakoś
właśnie przyszłość humoru i śmiechu? Czy widzisz tutaj jakieś tendencje, na przykład polskie albo tendencje światowe, czy one będą się zawsze już zacierać? I w jaką stronę idziemy? Pogrążymy się w memy? Czy może spoważniejemy? To się bardzo szybko zmienia, ale takie moje marzenie to jest, żeby humor pomagał nam zrozumieć, że jesteśmy po prostu wspólnotą ludzi, którzy popełniają błędy. O, piękne. I że to jest troszeczkę moje marzenie, że to jest jednak takie narzędzie, które pomaga się z tymi błędami oswoić i trochę mniej się ich bać, a być wobec siebie bardziej wzajemnie wyrozumiałym. Czy taki zatem bilans zysków i strat humoru na świecie jest dodatni mimo wszystko? Po tym całym, po badaniach, które przeprowadziłaś, po tych wszystkich lekturach, obserwacjach, czy czujesz, że jednak on wnosi znacznie więcej jakości do naszego życia, aniżeli tych negatywnych skutków? Tak, myślę, że zrewidowałam też niektóre moje negatywne opinie. Także myślę, że sama dowiedziałam się dużo. Moi drodzy, bądźmy weseli w takim razie, bo taki jest trochę tego wniosek, że jednak wesoły człowiek to człowiek solidny, który umie zaakceptować przeciwności losu i idzie... Polecam być wesołym. Idzie odpornie i z radością przez życie, potrafi zaśmiać się z siebie i rozprzestrzenić to na innych, zrozumieć rzeczywistość, same korzyści. Tak. O ile nie próbujemy w ten sposób komuś dopiec. Dokładnie. Polecamy wesołość, a nie wrogość. O, pięknie. Olga, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i za tyle wspaniałych ciekawostek. To była czysta przyjemność. Życzę Ci wszystkiego dobrego. I bardzo Ci dziękuję. Życzę sukcesu książki, która właśnie dotyczy humoru w Polsce. Zapomniałabym o to zapytać. Powiedz nam. Wkrótce ze słowem humoru będziecie mogli mieć do czynienia. Niestety troszeczkę COVID pokrzyżował mi plany, więc praca nad tą książką się przedłużyła, ale już finiszuje. To czekamy i będziemy ogłaszać to. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy, a Asi Łożyńskiej za objęcie nad nią patronatu. Jeśli chcecie skorzystać z oferty Asi, odwiedźcie jej stronę joannałożyńska.pl i skorzystajcie z rabatu 20% na wszystkie usługi. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie, a promocja trwa do końca kwietnia. I ja jeszcze jak zawsze przypomnę, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I będzie mi niezmiernie miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast zrecenzować. Możecie to zrobić na Spotify i na iTunesie. Tam jest opcja wystawienia podcastowi wybranej liczby gwiazdek, a na iTunesie można też napisać kilka słów recenzji. Z góry za wszystkie bardzo dziękuję, bo dzięki temu podcast trafia do szerszego grona odbiorców. Ważna informacja jest też taka, że wszystkie wywiady w wersji wideo znajdziecie na YouTubie, gdzie możecie podcast oczywiście zasubskrybować, a konkretnie mój kanał Karolina Sobańska, dać łapkę w górę wybranym odcinkom i napisać kilka słów komentarza. A jeśli macie ochotę na poszerzanie tematów podcastowych, na wymianę wrażeń, na dyskusje, ale też na więcej treści bardziej moich osobistych, lifestyle'owych, to lećcie śmiało na mojego Instagrama Karolina Sobańska. Przypomnę jeszcze na sam koniec, że każdego miesiąca przekazujemy 10% zysku z mojego sklepu internetowego wybranej fundacji. W moim sklepie znajdziecie przeróżne produkty elektroniczne mojego autorstwa. Oczywiście zajrzyjcie, żeby sobie sprawdzić, o czym mówię. I w kwietniu postanowiliśmy wesprzeć fundację SOS Wioski Dziecięce. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. My słyszymy się już niedługo w kolejnej rozmowie. Do usłyszenia. Cześć.